75 historii Podcast Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma Nasze kolejne spotkanie ponownie zaczniemy przy ulicy Tłomackiej 3 przez 5, gdzie przyglądamy się, spoglądamy na ścianę frontową budynku, w którym no, od 75 lat mieści się siedziba Żydowskiego Instytutu Historycznego Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Nazwisko Emanuela Ringelbluma pojawia się na osobnej tabliczce wmurowanej w elewację. Z niej dowiadujemy się Trochę o tym, kim był Emanuel Ringelblum, czego dokonał i w jakich okolicznościach zginął, no, ale nie ma wątpliwości, że jest to postać, którą warto poznać lepiej, bliżej, dowiedzieć się, co jemu zawdzięczamy. A zawdzięczamy to, co w Żydowskim Instytucie Historycznym można oglądać na Wystawie Stałej, czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu. Ale więcej o Emanuelu Ringelblumie, organizacji Onek Szabat, a także ogólnie o. Archiwum Ringelbluma zgodziła się opowiedzieć dzisiaj doktor habilitowana Katarzyna Person, kierowniczka działu naukowego w Żydowskim Instytucie Historycznym. Bardzo się cieszę, że przyjęła się zaproszenie. Ja też się bardzo cieszę. Emanuel Ringelblum w tej chwili kojarzony jest przede wszystkim jako twórca podziemnego archiwum Getta Warszawskiego, ale kim on był, czym się zajmował i jaki był jego status przed wybuchem wojny? Emanuel Ringelblum był takim trochę typowym reprezentantem swojego pokolenia. Urodził się w 1900 roku w Buczaczu, czyli w momencie wybuchu wojny miał 39 lat. Był historykiem, skończył historię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obronił doktorat na temat historii Żydów w Warszawie i o Żydach w Warszawie pisał i publikował potem. Aż do wybuchu wojny był też nauczycielem, wykładał w szkole Jehudia, to taka bardzo ważna i bardzo ciekawa szkoła dla dziewcząt w przedwojennej Warszawie. Która wykształciła całe pokolenie takich bardzo silnych, zaangażowanych żydowskich młodych kobiet. I to, co chyba dla niego najważniejsze, to był też działaczem społecznym. Był bardzo zaangażowany w tworzenie kas samopomocowych, różnego rodzaju kółek naukowych, całej tej działalności, która skierowana była do szerokich mas polskich Żydów, działalności, która prowadzona była przede wszystkim w języku Jidysz i która. Miała też na celu propagowanie języka Jidysz i kultury języka Jidysz jako kultury polskich Żydów. Wrzesień 1939 roku nie zastał Emanuela Ringelbluma w Warszawie. On był poza Polską. Jednak w momencie, kiedy przyszedł czas na decyzję, czy wracać do kraju, czy też szukać schronienia, No, wielu ludzi przed wojną się chroniło, wyjeżdżało z Polski, a nawet z Europy. On taką decyzję podjął właściwie błyskawicznie i była to decyzja jednoznaczna. Tak, Emanuel Ringelblum w momencie wybuchu wojny znajduje się w Szwajcarii na kongresie sionistycznym w Genewie i podejmuje decyzję o powrocie. To nie jest decyzja, którą podejmują wszyscy. Wiemy, że na tym samym kongresie byli też tacy, którzy zdecydowali się pozostać za granicą, często mając nadzieję, że uda im się w ten sposób wyciągnąć z Warszawy swoje rodziny. On decyduje się na powrót, mówi, że jego miejsce jest z jego ludźmi. Czyli nie tylko z żoną i z dzieckiem, które są wtedy w Warszawie, ale szerzej z warszawskimi Żydami, ale nie tylko warszawskimi, dlatego że ta Warszawa, do której on wraca na początku września 1939 roku, to miasto, do którego docierają ogromne fale uchodźców i przesiedleńców żydowskich z innych miast. Ludzi, którzy albo są przesiedlani, albo uciekają przed zbliżającym się frontem, którzy szukają bezpieczeństwa w największej polskiej żydowskiej społeczności, czyli w Warszawie. Emanuel Ringelblum wraca do Polski, wraca do Warszawy i co dzieje się dalej? Na początku wspominałaś, że on był społecznikiem, był człowiekiem, który działał na rzeczy społeczności żydowskiej. Czy jemu udaje się to kontynuować po wybuchu wojny? Tak, on wraca i do swojej działalności jako społecznika, i potem pewnie będziemy mówili, jako historyka oczywiście, jako społecznika, w tej formie, że jak mówiłam, on zajmuje się pomocą społeczną w Warszawie od września 1939 roku. To jest społeczność żydowska w tym czasie i rzeczywiście bardzo szybko się pooperyzuje. To znaczy, jest to nie tylko kwestia narastających obostrzeń antysemickich od momentu wkroczenia Niemców do Warszawy, ale jest to też kwestia tego, że dzielnica żydowska w Warszawie w 1939 roku jest wyjątkowo silnie bombardowana. Ulega ogromnemu zniszczeniu. Więc wielu warszawskich Żydów traci cały swój dorobek, do tego docierają te masy uchodźców, o których mówiłam, czyli ogromnie dużo ludzi, którzy nie mają nic ze sobą, ale mają bardzo mało i którym też trzeba pomóc. Więc on zaczyna od organizowania kuchni ludowych, czyli miejsc, gdzie ci ludzie dostają tą jedną dodatkową zupę dziennie. Oczywiście z czasem dodatkowa zupa staje się po prostu jedyną zupą, jedynym posiłkiem, które oni mają. W tym momencie jest to jeszcze dodatkowe wyżywienie i zaczyna organizować coś, co się nazywa komitety domowe. To jest taki rodzaj pomocy społecznej, która jest organizowana jakby od dołu, oddolnie, tak? Czyli to nie jest taka, takie działanie charytatywne czy dobroczynne w znaczeniu przedwojennym, jakie rozumiemy, tylko to jest pomoc ludziom, żeby mogli sami sobie pomóc. To jest taka świadomość tego, że właśnie w obrębie jednego budynku ludzie najlepiej, najlepiej będą wiedzieli, jak roz, rozdysponować pomoc. I jak nawzajem mieszkańcy jednego budynku mogą sobie pomagać. I on tą pomocą społeczną, czyli działalnością w samopomocy społecznej, zajmuje się potem do końca swojego pobytu w getcie. Onek Szabat to jest organizacja, grupa, która powstała właśnie z inicjatywy Emanuela Ringelbluma, ale tak jak powiedziałaś, on bardzo intensywnie działał społecznie, pomocowo, jeszcze zanim ta grupa powstała. Co się stało, w jakich okolicznościach on zdecydował, że taką grupę warto zawiązać? Ja przypomnę historię Racheli Auerbach, późniejszej członkini Onek Szabat, która początkowo została przez Ringelbluma poproszona czy Powołana do tego, żeby właśnie taką kuchnię ludową przy ulicy Leszno w Warszawie prowadzić. Później on tych zaufanych ludzi w pewien sposób zaangażował w tworzenie archiwum. Możemy cofnąć się znowu do wybuchu wojny, bo od samego początku wojny Ringel prowadzi prowadzić notatki. To są notatki, które nie są dziennikiem to jest bardziej forma e, informacji spisywanych na bieżąco. Które opisują los warszawskich Żydów, los Żydów w Polsce, ich prześladowanie które mają być wyraźnie materiałem dla przyszłego historyka. To znaczy jest to wyraźnie coś, na podstawie czego on pewnie planuje po wojnie spisać historię tego, co się dzieje. Ale bardzo szybko okazuje się, że to nie wystarczy. To znaczy, że jedna osoba nie jest w stanie opisać wszystkiego, co się dzieje i że tworzy się taka szansa w tych potwornych warunkach, żeby Stworzyć coś nowego, to znaczy stworzyć coś naprawdę wartościowego zespół badawczy, który będzie na bieżąco dokumentował i zbierał dokumenty na temat losów warszawskich polskich Żydów. I w tym celu powołana jest Grupa Onek Szabat, czyli Radość Soboty. Jest to grupa ludzi zaufanych, a ta grupa oczywiście działa w podziemiu. Są to początkowo jego znajomi z pracy partyjnej, z, ze szkoły również, gdzie uczył. Potem ta grupa rośnie, i jej celem jest dokumentowanie wszystkich zmian, do których dochodzi w żydowskiej społeczności w czasie wojny, w takiej zupełnie granicznej sytuacji getta warszawskiego. I aby udokumentować jak najlepiej tę historię, Ringelblum zbiera do grupy osoby o jak najbardziej zróżnicowanych życiorysach. Są to kobiety i mężczyźni, osoby młodsze i starsze o różnym poziomie edukacji o różnej tożsamości narodowej, językowej, piszące w różnych językach, których celem jest dotarcie do jak najszerszych grup społecznych w gacie warszawskim i spisanie jak najbardziej dogłębnej, jak najbardziej kompletnej historii prześladowania. Kiedy mówiłaś o dużym zróżnicowaniu członków tej grupy, od razu pomyślałam o dużym dębowym stole, który znajduje się jeszcze przed wejściem na wystawę stałą w Żydowskim Instytucie Historycznym wystawę, czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu. Tam na tym stole są wypisane nazwiska osób, które zostały zidentyfikowane jako członkowie Onek Szabat, i faktycznie prawdopodobnie oni się nigdy nie spotkali wszyscy razem. Że ten stół, który tutaj znajduje się w Żichu, jakoś tak symbolicznie ich połączył, bo pochodzili niejednokrotnie z innych światów. Tak, my często patrząc na ten stół myślimy o tym, że tam są ludzie, z którymi pewnie Ringelblum nie chciałby nigdy przy stole usiąść przed wojną, tak? Ale pomimo to dołączył i do pracy Onek Szabat. On tam dołącza osoby, których wybory w getcie, czy wybory przedwojenne są wyborami, których on sam niby nie dokonał i których on sam... Pewnie niekoniecznie pochwalał, tak? bo są to osoby, które są na przykład silnie zasymilowane, osoby, które przyjęły chrzest. On, jak wiem, jest lewicowym syjonistą i ma zupełnie inne spojrzenie na świat. Są osoby, które w getcie pracują na przykład w Radzie Żydowskiej, czy, są, czy pracują w Żydowskiej Służbie Porządkowej. Są osoby, które są przedsiębiorcami. Więc są to jakby bardzo zróżnicowani, bardzo zróżnicowani ludzie, których znowu celem jest to, żeby oni dotarli do informacji, do których sam Ringelblum nie mógłby dotrzeć. Dlatego na przykład ogromny udział w archiwum Ringelbluma kobiet, które w zamyśle Ringelbluma mogą rozmawiać z innymi kobietami i dzięki temu w archiwum Ringelbluma znajdujemy historię. Takie bardzo intymne często kobiecego doświadczenia wojny, w tym przemocy seksualnej, której ofiarami stają się te kobiety, to są historie, których one pewnie nie opowiedziałyby mężczyźnie, ale opowiadają je kobietom, które potem składają je w archiwum Ringelbluma. To, że w archiwum są nie tylko osoby z Warszawy, ale też z innych miejscowości, pozwala Ringelblumowi dotrzeć do uchodźców, prześleńców w getcie, którzy znowu opowiadają swoje historie. Często jest to jedyne miejsce, gdzie, gdzie ich głos jest zapisany. Często jest to ostatni moment, kiedy do niej opowiadają, dlatego że są to, to ludzie, którzy w getcie umierają z głodu i z chorób zazwyczaj. Więc jest to niezwykle zróżnicowana grupa i ten stół rzeczywiście świetnie oddaje, e, oddaje różnicę między nimi. Tym bardziej, kiedyś na niego patrzy, poruszające jest to, że tylko trzy osoby należące do Onek Szabat y, przeżyły wojnę, i to właściwie można chyba tak powiedzieć, dzięki ich staraniom rozpoczęto poszukiwania ukrytego archiwum Ringelbluma. Ale o tym mam nadzieję, że porozmawiamy za moment. Na razie chciałam jeszcze z Tobą porozmawiać o tym, co w tym archiwum e, się znajdowało, co było zbierane. Bo pamiętam, że m, kiedyś widziałam zawartość jednej ze skrzynek e, i tam się znajdował papierek po cukierku. 诶。 Oczywiście zdaję sobie sprawę, że relacje, testamenty są nieporównywalnie bardziej poruszające i opowiadają dużo okrutniejsze historie. Natomiast ten papierek był dla mnie takim dowodem, że zbierano wszystko. Zbierano wszystko, co mogło jakoś o tym świecie opowiedzieć. Że nie wiem, mam nadzieję, że Ty nam powiesz, czy Ringelblum dały jakieś wskazówki, co w archiwum może się znaleźć, a co nie, czy po prostu przynoszono wszystko, co miało jakąś wartość i opowiadało coś o tym świecie. Praca archiwum Ringelbluma była która miała bardzo silne metodologiczne ramy, to znaczy tam nie było nic przypadkowego. Działalność zespołu od początku była wpisana bardzo silnie w jakąś kontynuację pra pracy przedwojennej IWO i związana była z dokumentowaniem losu Żydów, czyli przez zbieranie dokumentów związanych z życiem i śmiercią jak najszerszych mas społecznych, czyli nie tylko elit, tak? To nie miała być historia pisana przez elity. To była prawdziwa żydowska historia, która była pisana przez Żydów, e, dla żydowskich historyków. E, nie miała być pisana przez zwycięzców, nie miała być pisana przez świadków, ale miała być pisana właśnie przez ofiary, czyli przez Żydów. E, więc taką żydowską historią jest Archiwum Bluma i elementem tego było udokumentowanie i bardzo świadome, losów wszystkich Żydów, którzy znajdują się w getcie warszawskim. Czyli wszystkich, to oczywiście nie wszystkich, ale w tym sensie, że reprezentantów jak najszerszych najszerszej grup społecznych. I elementem tego jest na przykład zbieranie świadectw szkolnych czy zbieranie wypracowań dzieci ze szkół. Z jednej strony było to zachowanie jakby świadectwa istnienia tych dzieci, z drugiej strony nauczyciele współpracujący z Archiwum Ringelbluma świadomie kazali dzieciom, Pisać o doświadczeniach wojennych w ich rodzinach, tak? czy tego, jak zmieniło się życie ich rodzin od momentu, od momentu wojny. I zyskujemy w ten sposób, jakby z jednej strony świadectwo istnienia tych dzieci, z drugiej strony takie naprawdę często bardzo brutalne i wprost spojrzenie na dynamikę życia rodzinnego w czasie zagłady. Tak samo listy. Listy, które są w archiwum Ringelbluma to częściowo listy oficjalne, a częściowo znowu bardzo intymne i prywatne listy dokumentujące rozpad, rozpad rodzin, tęsknotę i, i często też pretensje z jednej i z drugiej strony. Dzienniki, które są u Ringelbluma, czasem są to dzienniki pisane specjalnie na potrzeby archiwum, takie jak dziennik Herszawa Sera, a czasem, jak w przypadku dzienniku Abrahama Lewina czy Racheli Auerbach, to znowu bardzo, bardzo prywatne zapisy potwornego cierpienia i e, koszmaru doświadczenia zagłady. Więc e, archiwum jest złożone właściwie na każdym, e, na każdym poziomie, ze względu na różnorodność dokumentów, które tam są e, i również ze względu na to, że część nich jest tworzona specjalnie na potrzeby archiwum, specjalnie na potrzeby tej kolekcji. Część e, jest zbierana, ale bez wątpienia nie są to dokumenty zbierane przypadkowo. E, są zbierane z kluczem i ten pierwszy etap pracy archiwum, bo razem będziemy jeszcze mówić zaraz kolejnych, ale pierwszym etapem pracy archiwum, czyli to zbieranie dokumentów, choć może wydawać się przypadkowe, na pewno przypadkowe nie jest. Jest to naprawdę doskonale przemyślane metodologicznie działanie. Powiedziałaś w taki dosyć tajemniczy sposób o etapach działania archiwum. Opisałaś ten pierwszy z nich, ale jest jeszcze drugi i trzeci. Tak, archiwum funkcjonuje... Na trzech, na trzech etapach. Pierwszym etapem jest zbieranie dokumentów, o którym mówiliśmy. No, czyli jakby dostarczenie, zbieranie dokumentów, które kiedyś przysłużą się historykom do opisywania historii zagłady. Że rzeczywiście tak jest, one służą nam do dzisiaj i są jednym z najważniejszych źródeł do pisania losów Żydów w gettach w okupowanej Europie. Drugi etap, który nastąpił pod koniec 1941 roku, to etap który nazywa się Dwa i pół roku. To był projekt, który polegał na tym, że w momencie, kiedy już tych dokumentów rzeczywiście zgromadzono bardzo wiele, postanowiono w jakiś sposób jego wykorzystać i rozpocząć pisanie historii getta warszawskiego. Polegało to na tym, że grupa Onek Szabat stworzyła spis tematów, na który należałoby pisać, następnie stworzyła konspekty tych opracowań i następnie znaleziono osoby, które na ten temat mogłyby pisać. Te osoby miały w ramach tego konspektu dosyć dużą wolność. Takim świetnym przykładem jest Cecilia Słapakowa i opracowanie na temat kobiet w czasie wojny. To jest jedno z niewielu opracowań, które do nas dotarły z tego projektu. Ten projekt rozpoczął się w pod 1941 roku, co zrozumiałe, że szybko został przerwany. I Cecilia Słapakowa, kiedy rozpoczęła pisanie na temat kobiet w czasie wojny, otrzymała od Emanuela Ringelbluma konspekt, który dotyczył właściwie wyłącznie heroizmu kobiet. To też fascynujące, jak inaczej na kobiety patrzył Ringelblum, a patrzyła na nie ktoś tak jak Słopakowa. Ringelblum przygotowując ten konspekt, skoncentrowała się właściwie wyłącznie na, na heroizmie kobiet, na cichym heroizmie, na roli kobiet w domu, na roli kobiet jako tych osób, które utrzymują przy życiu żydowską rodzinę i emocjonalnie, i również coraz bardziej finansowo. I taka była jego wizja tej historii. Słopakowa, y, która jest przedwojenną dziennikarką, Podchodzi do tego zupełnie inaczej. Ona rozmawia z kobietami, które często podejmują bardzo trudne wybory życiowe po to, żeby utrzymać swoje rodziny. Tam nie ma słowa heroizm, tam nie ma jest niewiele życia rodzinnego, tam są to kobiety, które pracują jako szmuglerki, czy które pracują jako, jako kelnerki, czy sprzedają warzywa na ulicy, czy sprzątają w bogatych domach w getcie i których wybory nie są może heroiczne, tak, jak rozumielibyśmy to dzisiaj, czy jak rozumiał to Ringelblum. Ale jak pokazuje Sopakowa w getcie, samo przeżycie, niezależnie od tego, w jaki sposób, jest heroizmem. Więc to jest projekt 2,5 roku, ten drugi etap, czyli stworzenie takiej możliwie skomplikowanej historii życia w getcie. A trzeci etap to etap, którego Ringel był planował, ale który został mu narzucony w, na początku 1942 roku, kiedy rozpoczyna się akcja Reinhardt, i do getta zaczynają docierać coraz bardziej niepokojące informacje na temat zagłady. Żydowskiej społeczności poza Warszawą. I Ringelblum, w reakcji na to, zaczyna spisywać te informacje razem ze swoim zespołem. To są informacje, które docierają z podziemia żydowskiego, to są informacje, które docierają od uciekinierów z pierwszych ośrodków zagłady, to są informacje, które docierają też z listów od, od rodzin czy od znajomych, którzy podlegają tej pierwszej fali masowych wysiedleń. I na tej podstawie oni zaczynają tworzyć raporty dla polskiego i żydowskiego podziemia, które potem też są wywiezione za granicę do Londynu i w których próbują nie tylko zebrać, ale w jakiś sposób zrozumieć politykę niemiecką pierwszej połowy 1942 roku, zrozumieć jakie konsekwencje może mieć dla Żydów Warszawy czy dla Żydów w Polsce w ogóle, i w jakiś sposób przewidzieć, jakie będą Niemców następne kroki, co oczywiście się nie udaje. Tytuł wystawy stałej w Żydowskim Instytucie Historycznym to czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu, jednak Emanuel Ringelblum oraz twórcy zainicjowanego przez niego archiwum starali się i bardzo chcieli ten świat zaalarmować. Chcieli, żeby informacja o tym, co dzieje się w Polsce, co dzieje się w Warszawie, co dzieje się z gettami dotarła na zachód. Tak, Ringelblum wierzy, tak jak zawsze wierzą ludzie w czasie konfliktów zbrojnych, chyba, że że świat nie reaguje, bo nie wie. I że gdyby ktoś wiedział o tym, co się dzieje, gdyby świat naprawdę rozumiał, w jakiej sytuacji znajdują się Żydzi warszawscy, wówczas na pewno by zareagowali. Wówczas na pewno coś by się stało. Wówczas Holokaust byłby zatrzymany. Kiedy w czerwcu 1942 roku w Radiu BBC pojawia się ta pierwsza audycja na temat losów Żydów w Polsce, Ringelblum zapisuje w swoim dzienniku, że to jest koniec zagłady. To znaczy, on wierzy święcie w to, że w momencie... Kiedy świat już oficjalnie dowiedział, kiedy ta informacja była już podana przez BBC, czyli świat już wie, wówczas coś się stanie. To znaczy świat, kim, czymkolwiek byłaby społeczność międzynarodowa, wkroczy i zatrzyma falę morderstw w, w okupowanej Polsce. Jak wiem, tak się nie dzieje, bo miesiąc później rozpoczyna się deportacja z getta warszawskiego i 300 tysięcy warszawskich Żydów zostaje zamordowanych w ciągu, w ciągu dwóch, miesiąc, dwóch miesięcy. Akcji deportacyjnej. Wróćmy na moment do tworzenia archiwum, a konkretnie do momentu, kiedy Ringelblum podejmuje decyzję o tym, że, że już koniec, że działalność Onek Szabat należy zakończyć, a to, co udało się zgromadzić, należy schować w bezpiecznym miejscu. Jak to się odbywa, kiedy się odbywa, z czyją pomocą się to udaje? Takie etapy są dwa. To znaczy, archiwum jest, jest schowane w dwóch częściach. Do decyzji o ukryciu pierwszej części archiwum dochodzi naturalnie. W czasie pierwszej akcji likwidacyjnej, to znaczy w momencie, kiedy narastają deportacje z getta warszawskiego, kiedy już jest jasne, że, że jest to społeczność w jakiś sposób skazana na zagładę, Ringelblum decyduje o ukryciu pierwszej części. Ona jest schowana w metalowych y, skrzynkach y, w skrytce pod piwnicą szkoły przy ulicy Nowolipki 68. Dyrektorem tej szkoły jest Izrael Lichtenstein, bardzo znany przedwojenny działacz społeczny, bliski współpracownik Ringelbluma, który razem z dwoma uczniami, Nachumem Grzywaczem i Dawidem Graberem, chowa pierwszą część archiwum. Tuż przed schowaniem jej i Lichtenstein, i, i, dwóch, i tych dwóch chłopców, oraz żona Liechtensteina, Glasegstein, dokładają do, do pudełek swoje testamenty, i właśnie z jednego z tych testamentów pochodzi tytuł wystawy. To są testamenty, które są takimi jedynymi tekstami w archiwum skierowanymi bezpośrednio do nas, bo w tych testamentach i ci chłopcy, i Liechtenstein, i Glasegstein zwracają się bezpośrednio do osoby, która kiedyś będzie czytała dokumenty z archiwum, do kogoś, kto po wojnie dotrze do tych, do tych dokumentów i próbują wytłumaczyć, i co nimi kierowało, i próbują w jakiś sposób zatrzymać pamięć o sobie. Tak? Gala Seksztajn pisze w swoim, w swoim dzienniku, że w swoim testamencie, pisze, że prosi o, o pamięć o swojej córeczce dwuletniej Margo Lichtenstein, Litt, która potem rzeczywiście razem z matką ginie. Te testamenty są bardzo wstrząsającymi dokumentami i specjalnie na wystawie stałej w Żydowskim Instytucie Historycznym są one pokazane oddzielnie, oddzielnie od reszty dokumentów i to specjalne miejsce im się na pewno należy o tej chwili, kiedy archiwum zostało odnalezione, co stało się już po wojnie. Mam nadzieję, że też za chwilę zgodzisz się opowiedzieć, ale bądźmy jeszcze w momencie, kiedy archiwum jest ukrywane. Mówiłaś już o metalowych skrzynkach znalezionych w dawnej szkole przy ulicy Nowolipki, no ale są też bańki. Bańki na mleko, które chyba najczęściej kojarzone są z archiwum Ringelbluma. Jedną z tych bańek można właśnie tutaj na tłumackim 3. Przez pięć oglądać, one zostały ukryte osobno. Druga część archiwum została ukryta na początku 1943 roku. To jest taki moment, kiedy w getcie dochodzi do tak zwanego pierwszego powstania czy pierwszego wystąpienia zbrojnego. Jest to druga akcja likwidacyjna, to znaczy Niemcy wkraczają do getta z zamiarem przeprowadzenia kolejnej akcji likwidacyjnej wśród pozostałych jeszcze w getcie Żydów. I po raz pierwszy napotykają na opór zbrojny żydowskiego podziemia, i do tej akcji w takiej wymiarze, w jakim Niemcy to zamierzali, nie dochodzi. I w tym momencie pozostali przy życiu członkowie zespołu decydują o ukryciu drugiej części. Ta druga część ukryta jest w dwóch bańkach na mleko. Bańki są hermetycznie zamknięte i dokumenty w nich zachowane są w dużo lepszym stanie niż te zachowane w pierwszej części. I zachowane są w nich bardzo ważne dokumenty, bo to są w dużej mierze dokumenty, które powstają już po y, ukryciu drugiej części, czyli są dokumenty, które opisują często na bieżąco, na gorąco y, sytuację w getcie warszawskim w czasie wielkiej akcji likwidacyjnej. Z jednej strony są dokumenty y, oficjalne, czyli dokumenty Judenratu działających y, w getcie, które y, listy deportacyjne, czyli liczby osób, które są deportowanych, a jednocześnie są to dokumenty niezwykle osobiste i niezwykle bolesne, w których zawarte są doświadczenia indywidualnych rodzin, czy, czy ludzi, którzy często w ukryciu, na strychu czy w jakiejś skrytce, spisują na gorąco to, co dzieje się wokół nich i, i postępującą wokół nich wielką akcję deportacyjną. I ta druga część archiwum ukryta jest zimą 1943 roku na początku 1943 roku w tym samym miejscu, w którym ukryto pierwszą część, czyli również w piwnicy budynku przy ulicy Nowolipki. Nasze spotkanie zaczęliśmy od opowieści o Emanuelu Ringelblumie, o tym, kim był, co robił także przed wojną. On końca wojny nie dożył, nie dożył też momentu, kiedy archiwum zostało odnalezione. Zginął w miejscu, któremu tak naprawdę poświęcił ostatnie lata życia. On zginął w ruinach getta warszawskiego. Jego historia jest historią taką jak, jak wielu innych Żydów, to znaczy on udaje mu się wydostać z getta warszawskiego. Ma liczne, liczne przejścia w międzyczasie, i, i w końcu znajduje się w bunkrze. Bunkrze Krysia, który znajduje się przy ulicy Grujeckiej. to bardzo duży, świetnie zorganizowany bunkier, który organizowany jest m.in. przez polskie i żydowskie podziemie, w gospodarstwie ogrodniczym rodziny Wolskich, która zajmuje się opieką nad tym bunkrem. Znajduje się tam wiele osób, wśród nich Ringelblum z żoną i z synem. I w pewnym momencie dochodzi do, do denuncjacji tego bunkra i y, do zamordowania jego, jego mieszkańców, wśród nich również Emanuela Ringelbluma. Y, oni zostają zamordowani y, prawdopodobnie tak jak inni Żydzi, którzy są, znajdują się y, na terenie Warszawy już po upadku powstania w Getcie Warszawskim. Ringelblum znajduje się początkowo na Pawiaku, potem zostaje rozstrzelany w ruinach, y, w ruinach Getta Warszawskiego razem z swoją rodziną. Wojna się kończy i ocaleli członkowie grupy Onek Szabat bardzo się starają, zabiegają o to, żeby rozpocząć poszukiwania ukrytego archiwum Ringelbluma. To się w końcu udaje. W, tak jak wspomniałaś, nie udaje się to, nie wszystkie części zostają odnalezione od razu. No, od tego czasu minęło kilkadziesiąt lat i jestem ciekawa, jakie z twojej perspektywy, jak jest twojej perspektywy to archiwum znaczenie ma dzisiaj. Czy ludzie chcą się o nim Dowiadywać, jak na nie reagują, no i przede wszystkim, co ono zmieniło w postrzeganiu tamtej historii. Archiwum jest niezwykle ważną kolekcją i tę wagę tej kolekcji doceniono już po wojnie, bo trzeba pamiętać, że moment, kiedy one jest wydobyte, to jest 46., potem 50 rok, to jest taki moment niewiarygodnie trudny dla społeczności żydowskiej w Polsce. To jest ten moment, kiedy ludzie wracają do Polski, wracają do swoich przedwojennych domów, choć na chwilę, często wychodzą z ukrycia, wracają z obozów koncentracyjnych. Wracają z obozów pracy, ci, którzy przeżyli na terenie Związku Radzieckiego, wracają do Polski, są przesiedlani. Często napotykają po powrocie na przemoc antysemicką, której stają się ofiarami, kiedy ta społeczność nie wie jeszcze, czy zostać, czy wyjechać, ani na, na poziomie indywidualnym, ani jakimś większym grupowym. I w tym momencie ogromna praca włożona jest właśnie w odnalezienie archiwum Nigel Bluma które stawiali się takim niezwykle ważnym świadectwem tego, co stało się z tą społecznością w czasie wojny. I dla Żydów, którzy pozostali w Polsce, dla tych, którzy zgromadzili się wokół Żydowskiej Komisji Historycznej, później Żydowskiego Instytutu Historycznego, świadomość tego, że ta kolekcja tak ogromnie ważna znajduje się właśnie tutaj, była bardzo ważna. Więc to pierwsze. Ten sam fakt fizycznego istnienia tej kolekcji jest nie, niezwykle ważny dla, dla całej społeczności. A drugi to wartość tego archiwum, jako, jako źródła dla nas, czyli dla historyków. To jest y, ze względu na złożoność historii, którą archiwum opowiada, ze względu na to, że to jest założenia historia nieheroiczna, tak? historia codzienności, historia codziennego doświadczenia cywilnego wojny. No jest to historia ogromnej, ogromnej wartości, takiej, której właściwie nie mamy. Ani dla innych get, ani dla innych społeczności. To, że Ringelbom świadomie opisuje mniej lub bardziej y, z jego punktu widzenia, jakby heroiczne y, wybory życiowe, że opisuje całe spektrum reakcji na to, y, czym było getto warszawskie, całe spektrum reakcji na, na sytuację, krańcową, y, krańcową getta, reakcji na śmierć, na zbliżającą się śmierć, potem wreszcie na śmierć najbliższych. To jest ogromna ogromna wartość i archiwum wykorzystywane jest dzięki temu nie tylko do opisywania historii podziemia czy, czy walk zbrojnych, tak? czy żydowskiej samopomocy społecznej, czy getowych elit, życia intelektualnego, kulturalnego w getcie, ale właśnie takiej najbardziej szarej, najbardziej brutalnej codzienności i zmian, które zachodzą nie tylko na poziomie społeczności, ale również na poziomie jednostek, rodzin i, yy, i małych grup. O niezwykłej historii archiwum Ringelbluma, czyli podziemnego archiwum getta warszawskiego, które możecie oglądać w Żydowskim Instytucie Historycznym, a także o inicjatorze powstania tego archiwum, czyli Emanuelu Ringelblumie, opowiadała dzisiaj doktor habilitowana Katarzyna Persson, kierowniczka działu naukowego w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Bardzo dziękuję za Twój czas za rozmowę. Dziękuję bardzo. 75 Historii Podcast Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma.